Parlament przyjmuje rezolucję. Panie pośle, czy pan się spodziewał, że w roku 2023 będzie taka sytuacja, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej będą sugerować, że potrzeba tutaj obserwatorów z OBWE, jeżeli chodzi o przebieg wyborów parlamentarnych? Tak, spodziewałem się, bo ci nasi partnerzy to są sojusznicy polityczni Platformy i SLD, którzy od wielu, wielu lat robią wszystko, żeby w Polsce dokonać zmiany władzy. Pan Manfred Weber w ogóle tego nie ukrywa. A pani Meloni też nie ukrywa. Uważa, że powinno się w sposób za wszelką cenę doprowadzić do kordonu sanitarnego, czy nawet, jak on to użył, zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Takie są realia, że Niemcy za wszelką cenę starają się dokonać zmiany w Polsce, żeby znowu tu był Donald Tusk, który będzie się słuchał kolejnych kanclerzy Niemiec, tak jak się Donald Tusk słuchał. W związku z tym będą w różny sposób, różnego rodzaju rezolucjami pokazywać, jak to rzekomo dzieje się źle. Niech się zajmą swoim państwem Niemcy, niech tam wyjaśnią, dlaczego doszło na przykład do aresztowań polityków kilka miesięcy temu, którzy rzekomo mieli tam dokonywać zamachu stanu, a nie próbują w tego typu Panie sposób pośle, ale dlaczego insynuować. Przeszkadza panu wypowiedź pana Webera jako jednego z szefów frakcji EPP, a nie przeszkadza panu wypowiedź premier Włoch, która mówi wprost o tym, że dla dobra Europy i Polski powinien wygrać Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość. Ma rację, bo powinien. Dla I to panu nie przeszkadza. Europy. Weber panu przeszkadza, a Meloni nie, panu nie przeszkadza. Mi przeszkadza język, jakiego używa niemiecki polityk. No ale to chcemy suwerenności, czy nie? Który to język przypomina najczarniejsze czasy historyczne. Akurat kto jak kto, ale Niemcy w przypadku do Polski powinni przynajmniej, jeżeli chodzi o język, dobrze, zadbać o inną komunikację. Do sedna, panie pośle. Ja pytałam o OBWE i obserwatorów. Mi akurat żadne misje obserwacyjne nie przeszkadzają. Sam brałem kiedyś udział w tego typu misjach w kilku krajach, także europejskich. I jedną rzecz wiem. Czy ta misja przyjedzie, czy nie przyjedzie, nie ma co znaczenia. Pani bardzo zadała trafne pytanie, że cała ta historia polega na tym, aby snuć pewne insynuacje i przypuszczenia, aby w ten sposób podważać wiarygodność państwa polskiego. No panie pośle, ja jedną rzecz przyznał wiem. Pan, że zmiana kodeksu wyborczego w trakcie gry tak naprawdę, uniemożliwienie komisjom za granicą właściwie policzenie głosów, bo w 24 godziny wiadomo, że nikt nie zdąży tego zrobić, stworzenie specjalnych okręgów, no to nie jest uczciwa Ale pani gra. Redaktor powiedziała rzecz nieprawdziwą. Jaką? A mianowicie taką, że kodeks wyborczy został zmieniony w trakcie gry. No w trakcie kampanii nie, no ale już tuż przed nią, moment, no panie moment. Pośle. To przecież tak, pani jest doskonale, przecież pani doskonale wie. Doskonale. I teraz pani niestety powiedziała rzecz nieprawdziwą, nie, że na pół roku przed wyborami nie zmienia się kodeksu wyborczego. Na pół roku przed można wielokrotnie to zmieniać. Ale jest jeszcze coś takiego jak dobry zwyczaj parlamentarny, panie No pośle. Właśnie, ten dobry zwyczaj mówi o tym pół roku. I pani próbuje, podobnie właśnie jak ta rezolucja, coś sugerować. Otóż miejmy jasność, ja niczego nie próbuję sugerować. A, nie. Dokładnie, tak nie, panie zrobiła. Pośle, ja stawiam panu bardzo konkretne pytania. Pan może mi odpowiedzieć, że nie jest to złamanie zwyczaju parlamentarnego. Nie jest. Okej, okay. Natomiast proszę mi nie mówić, że ja cokolwiek sugeruję. Sugerowała pani. Nie, panie pośle. Jest kilka elementów, na które zwraca uwagę Komisja Europejska i to są elementy prawdziwe. Po pierwsze, mamy w Polsce media, które z nazwy są publiczne, opłacane przez pieniądze podatników, a są we władaniu partii władzy i w dyspozycji partii władzy. Po drugie, chce się wprowadzić ustawę, która ma eliminować czy oczerniać konkurencję polityczną Prawa i Sprawiedliwości, która potocznie nazywa się Lex Tusk. Po trzecie, dokonało się zmiany w kodeksie wyborczym tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić dobrze jednemu środowisku politycznemu. I wreszcie po czwarte, chce się nielegalnie finansować kampanię wyborczą, ogłaszając referendum w dniu wyborów parlamentarnych. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Kampania referendalna nie ma żadnego limitu. Będzie wychodził każdy... Równolegle będą... Będą równolegle. Będzie wychodził premier, minister, wiceminister i będą mówić, że nawołują obywateli do wzięcia udziału w referendum. Ten sam premier w tym samym czasie będzie kandydatem do parlamentu na kadencję 2023-2027. To jest nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. I na to zwraca uwagę też Komisja Europejska, że to są nierówne zasady i wybory są tutaj nieuczciwe. Tu powinna być full delegacja OBWE, żeby patrzeć na ręce tym
kombinatorom z Prawa i Sprawiedliwości, bo oni chcą ukraść wybory obywatelom. Panie Jański, ja już panu oddaję głos, tylko jeszcze jedna rzecz do pana posła Giżyńskiego, bo w pierwszych słowach właściwie w odpowiedzi na moje pytanie o obserwatorów OBWE powiedział pan, że oni są, właśnie chciałabym, żeby pan to doprecyzował i pokazał na kolegów, tacy jak, znaczy OBW też jest organizacją upolitycznioną, pana zdaniem? Ale oczywiście, że tak. Ja akurat brałem udział w misjach OBWE i to jest... Ale jeżeli państwo uważacie, że organizacje międzynarodowe nie mają politycznego charakteru, też OBWE działa na korzyść Tuska. Znaczy, a pani chce razem z Niemcami. Pani chce przekonywać widzów swojego programu. W ogóle ja nie chcę. Oni mają sami wyciągać wnioski. Że organizacje już sobie zdanie wyrobili o panu, naprawdę, widzowie nasi. Panie pośle. No nie, no bo pan kłamie, no kłamie, oszukuje. Panie pośle. Nie odpowiedział pan ani razu prawdy. Wie pan co? No jest przerażające. A pan chociaż raz by mi nie przerwał? No nie, ale pan jest tak niegrzeczny, ale tak arogancki. Ja nie mogę słuchać tych kłamstw. Pan jest przede wszystkim nadmiernie nerwowy, arogancki, niegrzeczny. Więc ja panu powiem do was tak trzeba. No do was tak trzeba. Bo wy jesteście oszukańcami. Panie pośle Trela, za chwilę oddam panu głos. Ja bardzo chętnie wyjdę. Jeżeli jeszcze raz pan poseł Trela będzie tak niegrzeczny w stosunku do mnie, to ja mogę wyjść. Panie pośle, bardzo proszę. Nie straszyć, panie pośle Trela, proszę. Panie pośle, proszę, naprawdę. Jeżeli ten pan jeszcze raz proponuję. Jeżeli ten pan jeszcze raz Melisę. Tak. I głęboki oddech. Panowie, rozmawiajcie sobie nie, no, sami. Panie pośle. Nie, naprawdę. Ale bardzo proszę, panowie. Ale ja zaproponowałem Melisę. Pan poseł Giżyński naprawdę. Teraz. Drugie podejście do wyjścia. Spokojnie, proszę bardzo. No, drugie podejście do wyjścia. Proszę bardzo, panie pośle Trela. Cisza teraz. Poseł Giżyński ma głos. Dopóki ja nie zadam kolejnego pytania, proszę. Szanowni państwo, organizacje międzynarodowe, czy to jest OBWE, czy to jest ONZ, czy to jest Unia Europejska, czy NATO, to są organizacje polityczne i podlegają takiej samej grze politycznej, jak partie polityczne i inne siły. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że to nie są organizacje polityczne, to mówi nieprawdę. Ja na to zwracam uwagę. Ale uważa pan, panie pośle, że nawet OBWE działa na korzyść opozycji, jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Nie, no bo tak to zabrzmiało, więc chciałbym, żeby pan to doprecyzował. Ja sam powiedziałem, że ja się cieszę, że będzie ta misja OBWE. Mhm. Bo ja nie mam cienia wątpliwości, że te wybory, jak wszystkie wybory, które są w Polsce przeprowadzone od dosyć dawna, będą uczciwe. Ja tylko pokazuję, że moi rozmówcy i ich środowiska polityczne dlatego tę atmosferę wywołują i zapraszają te organizacje, żeby snuć pewną atmosferę nieprawidłowości, które rzekomo mają tu się odbywać. Otóż nie ma tych nieprawidłowości, to jest tylko i wyłącznie insynuacja i próba pokazywania Polakom, że się takie straszne rzeczy dzieją. Pan poseł Joński teraz. OBWE, co będzie robiło w Polsce? Będzie sprawdzało po raz pierwszy, czy sfałszujecie wybory, czy też nie. Dlaczego to robi? Dlatego, że ostatnie wybory już na prezydenta, kiedy wybieraliśmy prezydenta, one były nierówne i to jest w opinii OBWE. One były nierówne. Ludzie stojący za granicą do lokali wyborczych, a przypominam, to był okres wakacyjny, nie mogli oddać głosu, bo wpuszczano po jednej osobie, bo liczono długo i tak dalej. Teraz jeszcze kombinujecie, żeby tylko i wyłącznie liczyć przez 24 godziny, wszystko poza tym będzie wyrzucone do kosza. To po pierwsze. Po drugie, nierówne dlaczego? Dlatego, że macie m.in. media, które upartyjniliście, wyrzuciliście na to w tym roku z publicznej kasy prawie 3 miliardy złotych, szczujecie na opozycję i chwalicie się swoimi tak zwanymi sukcesami. To po drugie. Proszę zwrócić uwagę, że OBWE i prawie wszystkie frakcje poparły tą rezolucję. Za wyjątkiem oczywiście frakcji, do której należy PiS i frakcji Le Pen, no, która była finansowana przez Putina. A tak to wszystkie frakcje to poparły. No, wszyscy widzą, świat widzi, Europa widzi, co wy wyrabiacie. Przecież po głosowaniu słynnej ustawy Lex Tusk, gdzie chcieliście wyeliminować Tuska tak de facto z życia politycznego, to nie tylko Komisja Europejska zareagowała. Departament Stanu wbił na alarm. Cały świat mówi, co wy robicie? Łamiecie wszelkie zasady demokracji, tak? Bo chcecie wyeliminować polityków, chcecie wyeliminować lidera, który może z wami wygrać i tak dalej. I dodatkowo teraz ta trzecia, wydaje mi się, bardzo silna i bardzo mocna, o której mówił Tomek, to jest kwestia referendum. Otóż referendum w tym samym terminie oznacza, że będziecie wydawali przez spółki Skarbu Państwa, przez ludzi zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa na kampanię referendalną, na pytanie, które tak de facto jest punktem programu Prawa i Sprawiedliwości. I robicie to absolutnie specjalnie. I teraz Andrzej Duda chciał to zrobić raz w 2019 roku, ale wtedy Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała nie, stop, bo to jest nielegalne finansowanie, bo to jest niezgodne z prawem, bo to jest... Teraz PKW nie widzi przeszkód. Teraz PKW w ogóle milczy, nie odzywa się, nie widzi, nie słyszy i nie chce reagować. Dlatego też
Te wybory będą nie fair, będą nierówne, ale chcę powiedzieć, że my jako Koalicja Obywatelska w tej chwili już mamy kilkanaście tysięcy ludzi, którzy chcą przypilnować wyborów. Słynny hashtag pilnuje wyborów. Zgłaszają się kolejni ludzie. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem ostatnio w Sosnowcu i stoi jedna z nauczycielek i mówi, wie pan co, podjęliśmy jako nauczyciele w Sosnowcu wszyscy decyzje. Nieodpłatnie. Będziemy pilnowali tych wyborów. Przyjdziemy i będziemy w każdej komisji i będziemy pilnowali wyborów, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek sfałszował. Taka jest atmosfera w Polsce. Doprowadziliście do tego, że chcecie sfałszować wybory. Panie zaraz do pana wrócimy. Będzie pan miał okazję odpowiedzieć na zarzuty. Powiedzieć o tym OBWE, dlatego że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby czyste sumienie i czyste intencje, to z ochotą przyjęłoby taką misję obserwacyjną. Bo ten, kto nie ma nic do ukrycia, może tutaj każdego wpuścić, patrzcie, sprawdzajcie, róbcie, zobaczcie, jak to wygląda. Ale to mówi pan poseł Giżyński, przecież nie, ale, to powiedział. No dobrze, ale ja słyszałem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, słyszałem rzecznika rządu, że to jest znowu nasyłanie. Morawiecki. No. Czy premier Morawiecki, że znowu ktoś kogoś nasyła. Kogo nasyła? No przecież Unia Europejska, instytucje europejskie, instytucje międzynarodowe mają internet, włączają internet, widzą, co się dzieje, widzą, jak wygląda debata publiczna. No przecież pani redaktor przed chwilą tutaj pokazywała. No jeżeli wychodzi premier polskiego rządu, blisko 40-milionowego kraju i mówi do opozycji legalnie wybranej, nie chodzicie na pasku Berlina i Brukseli, to ja chcę powiedzieć, panie pośle, nie wiem, czy pan wie, my na dzisiaj z Unii Europejskiej na czysto różnica między wpłatą a wypłatą zyskaliśmy 700 miliardów złotych. Tyle pieniędzy zyskaliśmy na autostrady, szkoły, przedszkola, szpitale. Ja już nie mówię o wolnym rynku, o nauce naszych wymianach studenckich i tak dalej. Jak można w ogóle wyjść i powiedzieć, że ktoś jest na pasku Brukseli, gdzie Bruksela to jest nasz partner. To nie jest nasz paskowy, tylko to jest nasz partner. Panie to nie przystoi. Teraz pan poseł Giżyński odpowiada. Proszę bardzo. Po pierwsze, to nie jest tak, jak pan poseł Joński powiedział, że to jest pierwsza wizyta misji OBWE wyborcza w Polsce. To jest pełna. Teraz będzie pełna. To znaczy, że oni sprawdzą, czy nie są fałszowane wybory. Nie, to, że będzie są misje, pierwsza to, tego typu misja. Nie, pierwsza w zasadzie pełna. Prawie wszystkie wybory, zwłaszcza te, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, te misje były przez państwa rzeczywiście zapraszane. Ale nie były pełne. I za każdym razem, żeście twierdzili, że teraz to już będzie i tak dalej. To jest wszystko tylko i wyłącznie po to, aby snuć tego typu przypuszczenia, że cokolwiek złego się może wydarzyć. To jest przykład właśnie tego, że jeżeli nie potraficie zyskać poparcia społecznego u Polaków, to próbujecie wykorzystywać instytucje międzynarodowe i to, o czym właśnie mówiłem, o czym mówił chociażby wasz sojusznik w Europie, czyli pan Weber, aby za wszelką cenę zablokować kolejny ewentualny sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Pamięta pan rok 2014? Pamięta pan, jak europosłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt rezolucji w sprawie, za sekundę, w sprawie sfałszowania wyborów w Polsce samorządowych? Pamięta pan, że podnosili ręce za i mówili, że taką rezolucję można, bo to jest nasz parlament, europarlament. To co się zmieniło przez te 9 lat? Te wybory, jak wszyscy pamiętamy, nieprawidłowości. To były jedyne w Polsce wybory od tych 34 lat. Teraz mówicie, że nie wolno podnosić ręki przeciwko Polsce. Wtedy podnosiliście, rozumiem. Moment. Ja po pierwsze, i przypomnę to jeszcze raz, powiedziałam, że cieszę się, że będzie ta misja. Bo nie mam cienia wątpliwości, że te wybory będą prawidłowe. To jest pierwsza rzecz. I podkreślam to jeszcze raz. Brałem udział w tego rodzaju misjach i wiem, że one raczej dobrze się zawsze przysłażają procesom. Natomiast mieliśmy sytuację, pani powiedziała, że od 34 lat mamy rzeczywiście w Polsce demokrację i wszyscy się z tego cieszymy. I te wybory z roku 2014 to były jedyne wybory od tych 34 lat, które budziły uzasadnione wątpliwości. Nie, bo sposób ich przeprowadzenia, tak samo. Sposób ich przeprowadzenia to w pana subiektywnej opinii. Nie pana w subiektywnej, tylko ludzie chcieli oddać głos i nie mogli. Nie przerwałem, ale widzę, że panowie wracacie do swoich brzydkich praktyk. Uzupełnię. Panie pośle, ale mówimy o rezolucji i o kwestii, bo Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle Zjednoczona Prawica zarzuca partnerom z opozycji fakt, że działa przeciwko Polsce, ponieważ głosuje. No a wtedy PiS nie działało przeciwko Polsce? Podkreślam. No bo rozumiem, podkreślam, że są takie, padły takie słowa, że to jest występowanie przeciwko własnemu pani krajowi. Pani pamięta, ile wtedy unieważnionych było głosów w Polsce? Nie o to, to była rekordowa skala. Mówimy o jedynych wyborach w historii 34 lat naszej demokracji. Ale to ja mam pytanie, panie redaktor. One rzeczywiście wtedy były fatalnie. Mogę pytania. Sekundę, jeszcze jedną rzecz. Zaraz oddam panu głos, panie pośle.
od 8 lat. No dobrze, że opozycja zorganizowała wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat zagrożenia demokracji. Jesteśmy w Unii, to jest także nasz parlament, mówiła wtedy Joanna Lichocka. Tak, i miała rację. A teraz już nie jest nasz parlament. Ale ja podkreślam, mieliśmy jedyną taką sytuację na 34 lata. Ale czy to jest nasz parlament, Parlament Europejski obecnie, czy nie jest nasz parlament? Zawsze twierdzę, że to jest nasz parlament. Ja tylko podkreślam, że czym innym jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, która była w roku 2014, gdzie były setki tysięcy unieważnionych głosów, gdzie były poważne wątpliwości dotyczące przebiegu wyborów, które wtedy miały miejsce. Poseł Joński. I łączenie tych dwóch rzeczy... Skoro pan poseł dotknął 2014 roku, to ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński wtedy mówił, że zostały sfałszowane wybory. Rządzicie 8 lat. Co w tej sprawie zrobiliście, skoro były sfałszowane? Doskonale pan wie, że nie jest łatwo udowodnić ale tego typu... obiecał, że udowodni. Ale mu się, jak pan widzi, nie udało. Nie udało. No natomiast... Wtedy nie były sfałszowane. Natomiast ilość głosów wówczas, które zostały unieważnione i to wszyscy wiedzą, ale była tak ogromna... Ale nie mylmy dwóch rzeczy. Doskonale pan wie, że wydajecie z publicznej kasy 3 miliardy w tym roku na telewizję, która ma siać nienawiść wobec opozycji, co ma lidera. No niech pan włączy wiadomości codziennie. Donald Tusk, Koalicja Obywatelska, do tego referendum, do tego pieniądze dobra, na spółek Skarbu Państwa. Kończymy wątek. Ja tylko jedno zdanie. Jedno. Jedno zdanie. Jedno. A dostęp do mediów w tych pozostałych mediach jest taka jak w tym programie. Ale to są publiczne media. Polacy wydają pieniądze. Ale panie pan nie opowiada pan jest. Rzeczy. Jest. Znaczy, co prawda chciał wyjść dwa razy, ale jest. Nie, bo państwo tak prowadzicie tę debatę, że nawet ja człowiek nie wyjątkowo cierpliwy i spokojny. Ale ja proponowałem już ale to już jest państwa problem, jak wy się dogadujecie. Ale między to przecież... Dobrze, poseł Trela, bardzo proszę. Chcę powiedzieć o roku 2014, bo dokładnie pamiętam te wybory, bo w nich startowałem w wyborach samorządowych. Rzeczywiście było zaskoczenie i niezadowolenie po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że jeden z komitetów wyborczych osiągnął bardzo dobry wynik wyborczy. I to była wielka frustracja, to było wielkie niezadowolenie i to było manifestowane przez PiS, co to jest, że pewnie wybory zostały sfałszowane. I ja podzielam pogląd Darka. Skoro rzeczywiście było coś na rzeczy, to przez 8 lat macie swoją prokuraturę, macie swoje służby, można było weryfikować, sprawdzić, dochodzić tego, czy rzeczywiście coś było. Tak samo zresztą, jak mogliście weryfikować, sprawdzać, czy ten, czy inny polityk miał wpływy w Rosji, czy Rosja miała na niego wpływ. Nic nie sprawdziliście. Widzicie, że pali się grunt pod nogami, bo sondaże pokazują 180 mandatów i dzisiaj trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. I to są właśnie takie rozwiązania. Tu media rządowe, tu referendum w czasie wyborów, żeby tylko złupić Polaków i żeby spróbować walczyć o swoje wyższe poparcie. I kropka. Drodzy państwo, pora na turę trzecią, bo właściwie od tej tury trzeciej zaczął się cały ten polityczny tydzień. Mam na myśli wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, między innymi na 32. pielgrzymce rodziny Radia Maryja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił tam o czyhaniu na naszą suwerenność i o tym, że ktoś chce zniszczyć nasz naród. Niestety nie doprecyzował kto.